Marta Dylewska, witam Państwa w TV Sport Info z Bąszynek. A oto co przygotowaliśmy w tym wydaniu naszego serwisu. Majówki to nie tylko piwo, grill i muzyka. Wygrałem w Ministerstwo Ukrainy i był uczestnikiem, zawodnikiem Ministerstwa Europy. O co chodzi? O zabawę przede wszystkim z dziećmi. Super przeżycie te 3 godziny, chociaż się pocisz, chociaż tańczysz cały czas, to jest super. Fajnie, że mamy tą przewagę, że dalej wygrywamy. Jest to kandydat, tutaj dzisiaj był, który też chciał grać o tą czwartą ligę. Piłka nożna, tenis ziemny, siatkówka plażowa czy siłowanie na rękę to tylko niektóre dyscypliny, które pojawiły się w tegoroczną sportową majówkę. A ta trwała od 1 do 5 maja. Zimny piasek lub mokry kort. Mimo to jedni i drudzy ledwo mieścili się w kadrze do zdjęcia. Tenisistów było 19, a drużyn siatkarskich 18. Cieszę się z tego, że to zaproszenie jest przyjmowane i ta liczba co roku, można tak powiedzieć odważnie, że po prostu jest większa. Przy tak dużej ilości uczestników poziom zawodów jest bardzo różny. Nie jest za wysoki, nie licząc zawodników ze zmuszenia, którzy dają popis. 4 zespoły, które prezentują dobry poziom, reszta, tak jak patrząc, z dzieci małe, więc średnio raczej. Odmiennego zdania jest Mateusz Laufer, który zajął w turnieju tenisowym 2 miejsce. Poziom w tym roku jest bardzo wysoki, coraz więcej zawodników lepszych przyjeżdża. Zawodnikom dały się we znaki mokre korty. Muszę powiedzieć, że niestety korty w Bąszynku są bardzo słabe w tym roku. Ze względu na to, że ostatnio dużo padało, nawierzchnia była miękka i trochę się dziury robiło, ale jeżeli trochę poświeci słońce, i to nawierzchnia będzie lepsza. Turniej odbył się jednak bez większych problemów, a najlepszym tenisistą został Jacek Guśniowski z Międzyrzecza. 3 miejsce ex aequo zajęli Henryk Zduński i Dawid Furman. Tajną bronią zawodniczek były skarpetki. Było trochę cieplej, jednak na podium znaleźli się ci, którzy grali na boso, panowie. Najlepszą parę utworzyli Dawid Połomka i Bartosz Nowak, którzy pokonali w finale Damiana i Dawida Dura. 3 miejsce zajęli Marcin Szczechowicz i Damian Kramski. Przenosimy się na Orlik, a tam nietypowy mecz. Nietypowy ze względu na drużyny. Nietypowy ze względu na zasady i nietypowy, bo wynik nie miał znaczenia. O co chodzi? O zabawę przede wszystkim z dziećmi na miłym, fajnym boisku. Super sprawa. W meczu zagrali zawodnicy UKS Junior i ich rodzice oraz sympatycy klubu. Zawodnicy mieli przyprowadzić swoich rodziców, no i tak sobie towarzysko zagrać dla zabawy. Wpadło dużo pięknych goli, gra wyglądała bardzo ciekawie, a najmłodsi od samego początku wiedzieli, kto wygra. Kto wygra? My! Mecz nie był jednak jedyną okazją do zabawy dla dzieci. Na boisku wielofunkcyjnym przygotowano wiele gier i zabaw sprawnościowych. Przed placem zabaw animatorzy zachęcali do uczestnictwa w interaktywnych zajęciach. Śpiew, taniec czy sportowe konkurencje to tylko niektóre atrakcje. Cel był jeden – pokonać nudę i wywołać uśmiech. Obok tego całego zamieszania miłośnicy żeglarstwa działający przy ZST w Zbąszynku zaprezentowali swoje osiągnięcia. Przed budynkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji stanęły 2 łódki. Mariusz Mazurek zdradza, że żeglarstwo to ich wielka pasja. Szkolimy przede wszystkim młodzież w różnych zajęciach pozalekcyjnych, ale prowadzimy również rejsy morskie. Przez te kilkanaście lat dorobiliśmy się wysokich patentów żeglarskich. Ja na przykład posiadam patent kapitana jachtowego, który uprawnia mnie do pływania bez jakiegokolwiek ograniczenia po morzach, oceanach całego świata. Obok dużego 7-metrowego jachtu kabinowego zaprezentowano też mniejszy 5-metrowy. Pod pełnymi żaglami ze spinakerem włącznie zaprezentowała się zbąszynecka regatowa załoga klasy 505 Maciej Graczyk i Igor Graczyk. Pierwszy dzień kończyliśmy w pizzerii Koloseum. Tam odbyły się otwarte amatorskie mistrzostwa Zbąszynka w siłowaniu na rękę. 18 uczestników walczyło w 3 kategoriach – do 90 kg, powyżej 90 kg i w kategorii kobiet. U kobiet najlepsza była Ala Sosnowska. W kategorii do 90 kg najlepszy był Marcin Krekolar, a w kategorii powyżej 90 kg wygrał Grzegorz Cukier. 3 maja,
dzień, w którym ulicami miasta biegną setki młodszych i starszych. W tym roku w biegu głównym wystartowało ponad 80 osób. Dystans 5300 metrów, pestka dla zawodowców. Nie, to nie jest dużo, ja biegam dziesiątkę, dechu biegam. To tak, to normalne, to szybko tak można biegnąć. Co dla jednych było treningiem, dla innych morderczym wysiłkiem lub sprawdzeniem sił. Taki dystans w porządku, w sam raz dla takich, którzy zaczynają biegać. Plan był taki, żeby po prostu dobrze się bawić, przebiec i pobić swój dotychczasowy rekord i wydaje mi się, że pobiłam. W biegach młodzieżowych wystąpiło ponad 400 osób. Dystanse 300, 500, 600 i 800 metrów. Sportowa rywalizacja, chęć zwycięstwa i radość po wygranej. Dla mnie bieganie jest samą satysfakcją. Mogę sobie poprawić kondycję, mogę być zdrowsza w sumie, bo sport właśnie daje dużo zdrowia. Największą popularnością cieszyły się biegi najmłodszych. Tam doping zagłuszał głos spikera. Wywrotki, bieg z rodzicami i radość po przybiegnięciu do mety. Najmłodsi wiedzą, jak należy się bawić. 21. bieg Konstytucji otworzyli uczniowie ZSTF z Bąszynku w spontanicznym biegu Dlaczego ja? Bieg na rowerze, na rolkach, z Bąszynku wszystko jest możliwe. 4 maja, sobota, 80 pań na parkiecie i 3 na scenie. Takie zestawienie opisuje pierwsze zbąszyneckie Zumba Party. Zumba jest to połączenie aerobiku, tradycyjnego aerobiku, z tańcami latynoskimi. Violeta Wota, Violeta Muszyńska i Anna Sokołowska-Nowakowska to instruktorki, które pozytywnie wymęczyły uczestniczki i napełniły je pozytywną energią. Tak, wesoło, dziewczyny krzyczą, jest fajnie. Super przeżycie te 3 godziny, chociaż się pocisz, chociaż tańczysz cały czas, to jest super. Pakiet startowy przed i pyszna sałatka owocowa po, bo panie po takim wysiłku zasługują na coś więcej niż tylko brawa. Taka impreza pokazuje, że pomimo przepięknej pogody można bawić się nie tylko na grillu. A zumba to coś więcej niż tylko taniec, bo oprócz dobrej zabawy powoduje, że sylwetka się kształtuje, ciało jest bardziej plastyczne, figura się kształtuje, mamy piękniejsze ruchy. Ostatni dzień majówek to maraton piłkarski w gminie Zbąszynek, a najciekawszy pojedynek z samego rana. Lidera z okręgówki, Syrenę Zbąszynek, odwiedził główny rywal do awansu o 4. ligę, Santos Świebodzin. Po zaciętym meczu Syrena odprawiła z kwitkiem przyjezdnych, którzy zapowiadają, że nadal będą walczyć o awans. Grupa jest na tyle ambitna, że w każdym meczu staramy się wychodzić i grać o pełną pulę, a czy wyjdzie, no to zweryfikuje to boisko. Trener Syreny z Bąszynek nie ukrywa, że awans nie jest jeszcze przesądzony. Fajnie, że mamy tą przewagę, że dalej wygrywamy. Jest to kandydat, tutaj dzisiaj był, który też chciał grać o tą 4. ligę. To cieszy, że taki mecz, trochę walki, wyszliśmy z tego zwycięstwo, ale jeszcze spokojnie, jeszcze będzie czas na świętowanie. W innych meczach Sokół Dąbrówka Wielkopolska wygrał ze Zrywem Rzeczyca. Olimp Kręcko uległ drużynie Lubusza Rusinów. Taki sam los spotkał Znicza Kosieczyn, który grał z Czarnymi Pałck. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. TV Sport Info z Bąszynek. Ośrodek Sportu i Rekreacji. www.osir.zbaszynek.pl